19 czerwca w ośrodku sportowym Szopienice podczas trwania drugiego katowickiego turnieju rugby na wózkach podsumowano przebieg programu Miejska Dżungla. Projekt ten realizowany jest przez Urząd Miasta Katowice we współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane, ich opiekunów i przyjaciół, Stowarzyszeniem Aktywne Życie, Towarzystwem Przyjaciół Głuchoniewidomych, a także chówcem ZHP Katowice i służbami mundurowymi. Podsumowanie akcji Miejska Dżungla stało się okazją do podziękowania wszystkim jednostkom, instytucjom i organizacjom, które brały czynny udział w czwartej już edycji tego programu. To już czwarta edycja Miejskiej Dżungli, autorskiego programu realizowanego w mieście Katowice. Edycja jest bardzo udana, ponieważ od pierwszej edycji staramy się każdą kolejną wzbogacać o dodatkowy element. Czwarta edycja zaczęła się akcją pod marketami przypominającą o konieczności respektowania niestawania przez osoby zdrowe na kopertach. Kolejne elementy to happeningi, konkurs na plakat, konkurs na hasło, konkurs literacki i kończymy dzisiaj tym wspaniałym wydarzeniem sportowym rugby na wózkach. Także jest to wydarzenie, myślę, bardzo satysfakcjonujące nas. W ramach programu Miejska Dżungla odbywały się liczne konkursy dla młodzieży, m.in. konkurs na plakat i konkurs literacki. Uczestnicy konkursów wykazali się niezwykłą inwencją twórczą oraz pomysłowością i w swych pracach przedstawiali poruszające i trafne ujęcia miejskiej dżungli. Podczas podsumowania projektu uczestnikom konkursów wręczano pamiątkowe nagrody rzeczowe i dyplomy. Dziękowano również wszystkim placówkom oświatowym, które wzięły udział w akcji. W tegorocznej edycji wzięło udział blisko 20 szkół. Co roku tych szkół jest więcej. Będziemy je za chwilę wyróżniać, wręczać nagrody. Cieszy nas, że z inicjatywy samej młodzieży tych szkół co roku jest coraz więcej, ale również sami młodzi ludzie zgłaszają nowe pomysły na rozszerzenie oferty programu. Celem Miejskiej Dżungli jest przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi oraz zwrócenie uwagi na architektoniczne bariery utrudniające niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Organizatorzy szczególny nacisk kładą na edukację młodego pokolenia. Miejska Dżungla z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem katowiczan. Z pewnością więc kolejne odsłony tego projektu obfitować będą w nowe elementy, by jak najszersza grupa młodzieży włączyła się do działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy ją zaprzestali. Jest to bardzo dobry program. On się cały czas rozrasta o nowe obszary, o nowe tematy, o nowych uczestników. Bardzo dobry program nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale też dla budowania świadomości wszystkich mieszkańców miasta. I to we wszystkich obszarach, od tej edukacji, czyli najmłodszych, aż po bariery architektoniczne, mentalne, współdziałanie w codziennym życiu, będzie się rozrastał. Uczestnicy akcji Miejska Dżungla z zainteresowaniem przyglądali się rozgrywkom rugby na wózkach, które już po raz drugi zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Aktywne Życie pod mecenatem Urzędu Miasta Katowice. W sportowych zmaganiach uczestniczyły drużyny Diabły z Łodzi, Brave Snails z Lublińca, Ogry z Opola oraz Dragons z Katowic. Młodzież dopingująca zawodników mogła się przekonać, że sport osób niepełnosprawnych jest bardzo emocjonujący, a rywalizacja nie różni się od tej w zmaganiach osób pełnosprawnych.